Oczywiście na tym festiwalu nie pokazujemy filmów rosyjskich, ale bardzo chciałam Państwu polecić film o Rosji. Nazywa się Poślizg kontrolowany i wyreżyserowała go młoda hiszpańska reżyserka Laura Sistero. To jest film o młodych mieszkańcach miasta Toliatti. To jest takie rosyjskie Detroit, które w czasach sowieckich było oczywiście dumą tamtejszej motoryzacji, a dzisiaj jest miejscem całkowicie zdegradowanym. I reżyserka w niesamowity sposób, niezwykle taki pogłębiony, portretuje tamtejszych młodych ludzi, którzy nie mają dokąd uciec, a bardzo by chcieli. I uprawiają taki dziwny, nielegalny oczywiście sport, który się nazywa drifting, a polega on na ostrej jeździe, w tym przypadku starymi ładami, z tytułowym poślizgiem kontrolowanym. Ale to jest film tak naprawdę o Rosji, o tym, dlaczego ten kraj nie nadaje się do życia, dlaczego nie ma przed sobą przyszłości, ale też nie ma przeszłości, dlatego że to, czym się usiłuje karmić i oczywiście skutecznie się karmi, zwłaszcza średnie, starsze pokolenie Rosjan, to jest po prostu chora fantazja. Bardzo ważny film, film na dzisiaj. Zobaczcie go koniecznie. Poślizg kontrolowany.